20 stycznia 1945 roku żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego wykonali wyrok śmierci na Wacławie Krzeptowskim. Krzeptowski był znaną postacią na Podhalu, działaczem Stronnictwa Ludowego, jednak w czasie wojny związał się z Niemcami. Był twórcą i przewodniczącym Komitetu Góralskiego, odpowiadał też za tzw. akcję Goralem Folku, mającą nakłaniać górali do opowiedzenia się po stronie Niemiec i wyodrębnienia rzekomo pochodzącego od Germanów narodu góralskiego. W związku z tym poszukiwany był przez AK i chciano na nim wykonać wyrok śmierci. Udało się to dopiero w roku 1945 partyzantom porucznika Tadeusza Słodzińskiego Kurzawy. Wyrok przez powieszenie wykonano w rodzinnej wsi Krzeptowskiego w Kościelisku.